Najczęściej Polacy wybierają nieduże budynki, od 80 do 110 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się większe domy o powierzchni 130 metrów kwadratowych. Najchętniej wybieramy domy parterowe, to jest niezmienny trend, stanowi 60% rynku, chociaż ostatnio nieco większym zainteresowaniem cieszą się domy z pełnym piętrem, ale to wciąż margines 5,5% na rynku. Jeśli chodzi o liczbę pokoi, to najpopularniejsze są domy z salonem i trzema, czterema pokojami. Stanowią one 75% wybieranych projektów domów, natomiast 2 i 5 pokoi to 20%. Bardzo wyraźna przewaga właśnie domów, które posiadają 3 i 4 pokoje, wynika z trendów demograficznych. Obecnie przeważającym modelem rodziny jest 2 plus 1, w odróżnieniu od 2 plus 2, który przeważył jeszcze kilkanaście lat temu, i trzypokojowy dom całkowicie wystarcza takiej rodzinie czy parze, która decyduje się na budowę domu. Chęć oszczędzania najłatwiej zauważyć, jeśli przyjrzymy się liczbie garaży, na którą decydują się inwestorzy, ponieważ ponad połowa rezygnuje z nich całkowicie, wychodząc z założenia, że później wybudują wiaty, czy później w dogodnym dla siebie terminie wybudują garaż. Najdroższym obecnie miejscem w kraju tradycyjnie jest Warszawa. Koszt budowy metra kwadratowego domu tam to na koniec drugiego kwartału 2024 roku 5900 zł. Najtaniej jest w Lubuskiem, gdzie jest to 5320 zł mniej więcej. Natomiast poza Warszawą najdroższym regionem jest województwo mazowieckie, które stanowi naturalne zaplecze dla stolicy. I tam ceny wynoszą 5730 zł za metr. Przyglądając się danym, które publikowała grupa PSB, przez długi czas można było zauważyć, że koszty materiałów, które są niezbędne do budowy domu, spadają. Natomiast ten trend ostatnio uległ wyraźnemu wyhamowaniu i spodziewam się, że wkrótce ceny zaczną rosnąć. Wynika to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że ceny materiałów budowlanych są mocno uzależnione od cen energii, bo bardzo wiele z nich jest energochłonnych w procesie produkcji. A druga kwestia to taka, że wkrótce zapewne ruszą duże projekty finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i do ich budowy będzie potrzebne duże ilości na przykład betonu, stali, cementu, kruszywa. W związku z tym można było w ogóle powiedzieć, że koniec 2024 roku to jest dobry moment na to, żeby zacząć budować dom, bo spodziewam się, że właśnie w związku z cenami energii i dużymi inwestycjami, które wkrótce ruszą, ceny materiałów budowlanych i wynagrodzenia ekip również będą rosły.